Wrogowie są nieuniknioną częścią życia, ale to, jak sobie z nimi radzimy, zależy wyłącznie od nas. Pierwszym krokiem stoika jest zrozumienie naszych wrogów. Zamiast postrzegać ich jedynie jako wrogów, powinniśmy postrzegać ich jako nauczycieli, którzy uczą życiowych lekcji. Być może ci, którzy nam się sprzeciwiają, oferują nam możliwość wzmocnienia nas poprzez uświadomienie nam naszych słabości. Tak więc, gdy spotykamy naszych wrogów, zamiast złościć się lub szukać zemsty, powinniśmy wykorzystać lekcje, które nam oferują. Kontrola emocji jest również podstawową zasadą stoicyzmu. W konfrontacji z wrogiem, zamiast reagować emocjonalnie, np. gniewem lub urazą, powinniśmy wybrać racjonalną odpowiedź w spokojny i racjonalny sposób. Wzmacnia to naszą zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i popycha nas do bardziej rozważnego działania. Ważna jest również empatia. Aby zrozumieć motywację naszych wrogów, musimy postawić się w ich sytuacji. Być może mają oni własne wyzwania i obawy i właśnie dlatego nas atakują. Zrozumienie ich może być kluczem do zmniejszenia konfliktu i budowania bardziej konstruktywnego dialogu. Mądre reagowanie jest podstawą stoickiego stylu życia. Powinniśmy działać z mądrością i zrozumieniem w naszych reakcjach na działania naszych wrogów. Zamiast działać z gniewu lub zemsty, powinniśmy reagować w racjonalny i zrównoważony sposób. Wszystkie te kroki reprezentują stoickie podejście do radzenia sobie z wrogami. Podejście to nie tylko redukuje konflikty, ale także zwiększa nasz osobisty rozwój i wewnętrzny spokój. Zgodnie ze słowami Marka Aureliusza, nasi wrogowie oferują nam możliwość zrozumienia i poprawy samych siebie. Ich zachowanie w rzeczywistości odzwierciedla obszary, w których musimy się wewnętrznie poprawić. Złość lub szukanie zemsty tylko sprawia, że wyglądamy jak przestępcy. Zamiast tego powinniśmy postrzegać wyzwania stawiane przez naszych wrogów jako okazję do rozwijania odwagi, odporności i mądrości. Mówiąc słowami Marka Aureliusza, te trudności są przeszkodami na drodze, a te przeszkody stają się DLA, nas szansą na postęp w kierunku stania się lepszymi ludźmi. Ważne jest również, aby rozpoznać i zaakceptować własne wady. Jak radził Marek Aureliusz, powinniśmy być szczerzy wobec siebie i krytykować swoje błędy, gdy jesteśmy skłonni je popełnić. Powinniśmy wykazać się empatią i pokorą, zanim zaczniemy osądzać innych. Zamiast żywić nienawiść do naszych wrogów, powinniśmy być wdzięczni za lekcje, które nam oferują, i zbadać potencjał pojednania. Powinniśmy postrzegać ich jako nauczycieli, a nie zagrożenie. Sposobem na zneutralizowanie negatywnego wpływu naszych wrogów i wzniesienie się na wyższy poziom zrozumienia i współczucia jest sprostanie wyzwaniom, jakie stawiają przed nami z mądrością. W ten sposób nie tylko radzimy sobie z naszymi wrogami, ale także zwiększamy nasz osobisty rozwój i wewnętrzny spokój. Przyjmując ten sposób myślenia, zamiast niszczyć naszych wrogów, uczymy się od nich i posuwamy się naprzód w naszej podróży, aby stać się lepszymi ludźmi. Musimy zdać sobie sprawę, że źródłem bólu, jaki zadają nam nasi wrogowie, jest tak naprawdę nasze dążenie do usunięcia mocy wroga bez uciekania się do fizycznego konfliktu. Cierpienie nie jest bezpośrednio spowodowane działaniami naszych wrogów, ale naszymi interpretacjami i wewnętrznymi reakcjami na nie. Z tej perspektywy nasi wrogowie są jak lustro naszego umysłu, identyfikują obszary, w których nasze osądy są błędne i kształtują nasze procesy myślowe. Nasi wrogowie działają jak katalizatory, które odzwierciedlają nasz wewnętrzny świat. Ich zachowanie w rzeczywistości podkreśla znaczenie naszego własnego postrzegania i osądów w określaniu naszych stanów emocjonalnych. Jak stwierdza Epiket w swoim eposie, ludzie są niepokojeni nie przez wydarzenia zewnętrzne, ale przez swoje reakcje na nie. Dlatego musimy zrewidować i zmienić nasze reakcje na działania naszych wrogów. Musimy zdać sobie sprawę, że nasi wrogowie nie kwestionują natury zniewag i nadużyć, ale raczej musimy pamiętać o odpowiedzialności za nasze interpretacje tych działań. Wymaga to od nas skierowania winy do wewnątrz nas samych, zamiast przypisywania jej światu zewnętrznemu. Badając nasze własne osądy i perspektywę, zaczynamy postrzegać naszych wrogów nie jako źródła cierpienia, ale jako przewodników zwiększających naszą wewnętrzną wolność. Ta głęboka samoświadomość oferuje podróż do mądrości, radości i odwagi. Trudności, z którymi borykają się nasi wrogowie, są w rzeczywistości okazją do odkrycia naszej wewnętrznej wolności i oderwania się od okoliczności pozostających poza naszą kontrolą. Uznając, że możemy kontrolować nasz własny stan wewnętrzny, możemy uwolnić się od łańcuchów bólu i smutku i cieszyć się głęboką wolnością.
Ten proces wewnętrznej transformacji jest istotą filozofii stoickiej. Zamiast niszczyć naszych wrogów, postrzeganie ich jako okazji do mądrości i wewnętrznego rozwoju jest podejściem umieszczonym w centrum ideałów stoickich. Ten sposób myślenia uwalnia nas nie tylko od zewnętrznych wrogów, ale także od wewnętrznych trudności i prowadzi nas do stania się lepszą osobą. Jedną z najważniejszych strategii skutecznego radzenia sobie z wrogami jest ich dogłębne zrozumienie. Obejmuje to rozpoznanie, dlaczego nasi wrogowie są naszymi wrogami oraz zrozumienie ich pragnień i procesów myślowych. Rozumiejąc, kim naprawdę są, możemy zbudować solidniejsze podstawy DLA naszego działania w potencjalnych konfliktach. Zrozumienie naszych wrogów daje nam możliwość przewidywania ich działań, wykorzystywania ich słabości i unikania niepotrzebnych konfliktów. Pozwala nam również odkryć ich człowieczeństwo, umożliwiając nam postrzeganie ich raczej jako błędnych lub wrażliwych niż złośliwych. Zrozumienie naszych wrogów jest również lustrem DLA naszego wewnętrznego świata. Pomaga nam zrozumieć źródło gniewu, ego i wyzwań DLA naszych wartości. Ten proces introspekcji pozwala nam uczyć się na błędach, poprawiać nasz charakter i pielęgnować naszą wewnętrzną mądrość. Jak ujął to czcigodny stoicki filozof Seneka, najlepszym sposobem na pokonanie wroga jest przekształcenie go w sprzymierzeńca. Transformacja ta wymaga nie tylko zmiany zewnętrznej, ale także głębokiej przemiany wewnętrznej. Rozumiejąc naszych wrogów, możemy zrozumieć zarówno nasze własne motywacje, jak i ich motywacje. Pomaga nam to zrozumieć słabe i mocne strony gniewu, ego i naszych wartości. Piątą ważną strategią neutralizacji wroga jest umiejętność zrozumienia i wykorzystania posiadanej nad nim władzy. Prawdziwa moc nie jest zdolnością do fizycznej walki lub pokazywania wyższości, ale zdolnością do wewnętrznej równowagi i samokontroli. Aby skutecznie radzić sobie z wrogiem, musisz najpierw odkryć i wykorzystać swoją własną moc. Zrozumienie własnej mocy oznacza zdolność do zarządzania reakcjami emocjonalnymi, kontrolowania myśli i panowania nad swoimi działaniami. Ma to kluczowe znaczenie, aby nie pozwolić wrogowi na manipulowanie tobą i stanowczo przeciwstawić się jego prowokacjom. Siła to nie tylko przewaga fizyczna, ale także wewnętrzny spokój i mądrość. Wykorzystanie własnej siły pozwala ci zwyciężyć nie tylko fizycznie nad wrogiem, ale także psychicznie i emocjonalnie. Pozwala ci to działać spokojnie i zdecydowanie, oceniać wydarzenia z obiektywnego punktu widzenia, bez ulegania emocjonalnej manipulacji i reagować w najbardziej odpowiedni sposób. Wykorzystanie wewnętrznej siły do radzenia sobie z wrogiem nie tylko neutralizuje go, ale także promuje własny rozwój osobisty. W tym procesie możesz głębiej zbadać własne motywy, działania i konsekwencje, uczyć się na własnych błędach, rozwijać swój charakter i zwiększać swoją mądrość. Wykorzystując wewnętrzną siłę przeciwko wrogowi, możesz nie tylko chronić siebie, ale także spojrzeć na rzeczy z szerszej perspektywy i zwiększyć szczęście i sukces, koncentrując się na pozytywnych rzeczach w swoim życiu. Reprezentuje to podejście oparte na zasadach stoickich. Wewnętrzna równowaga, samokontrola i mądrość są potężnymi narzędziami używanymi do opierania się wyzwaniom życiowym z odpornością. Szóstą i najgłębszą strategią neutralizacji wroga jest spotkanie go z miłością i zrozumieniem. Miłość jest uniwersalną siłą, która jednoczy ludzi i jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do przekształcania relacji z wrogiem. Wyjście poza zrozumienie i wybaczenie mu, podejście do niego z miłością i zrozumieniem, służy nie tylko dobru własnemu i wroga, ale także przyczynia się do budowania większego pokoju i harmonii. Spotkanie z miłością i zrozumieniem jest sposobem na pamiętanie o człowieczeństwie wroga i własnym człowieczeństwie. Postrzeganie go jako człowieka, a nie tylko rywala lub wroga, pozwala zburzyć mury między wami i stworzyć szczerą więź. Jest to sposób na przerwanie cyklu wrogości i wrogości i zastąpienie go kulturą empatii i współpracy. Spotkanie z miłością i zrozumieniem nie tylko neutralizuje wroga, ale także zwiększa wewnętrzny spokój i dobre samopoczucie. Zastąpienie negatywnych emocji miłością i zrozumieniem jest duchowo wzbogacającym doświadczeniem i promuje wewnętrzny spokój i zadowolenie. Powitanie z miłością i zrozumieniem jest w rzeczywistości oznaką siły. Pomimo złych intencji lub szkodliwych działań wroga,
Powitanie z miłością i zrozumieniem pokazuje wewnętrzną siłę i szlachetność. Jest to najskuteczniejszy sposób na pokonanie wroga emocjonalnie i psychicznie, a także reprezentuje uniwersalne wartości ludzkości. Sześć głębokich strategii neutralizowania wroga zaczyna się od wewnętrznej transformacji i rozwoju. Zrozumienie, wybaczanie, ignorowanie, wykorzystywanie własnej mocy i spotykanie się z wrogiem z miłością i zrozumieniem nie tylko rozwiązuje zewnętrzny konflikt, ale także promuje wewnętrzny spokój i szczęście. Strategie te odzwierciedlają podejście oparte na zasadach stoickich i oferują potężne narzędzia do odpornego stawiania czoła życiowym wyzwaniom. Siódmą i najgłębszą strategią neutralizacji wroga jest przechytrzenie go. Strategia ta odzwierciedla złożony taniec eliminowania wrogości bez uciekania się do fizycznego konfliktu i wymaga intelektualnego opanowania. Wykorzystując swoją inteligencję, możesz zademonstrować swoją zdolność do manipulowania wrogiem i ostatecznie osiągnąć pożądane rezultaty. Zdolność do przechytrzenia wroga pozwala nie tylko uniknąć bezpośredniego konfliktu, ale także znaleźć kreatywne rozwiązania w obliczu trudności. Takie strategiczne podejście sprawia, że nie jesteś częścią GRY i zapobiega poddawaniu się warunkom ustalonym przez innych zamiast ciebie. Jako lider uzbrojony we własną inteligencję, masz moc wpływania na okoliczności wokół siebie i osiągania pożądanych rezultatów. Wykorzystując swoją inteligencję, możesz zaskoczyć i zdezorientować wroga. Wykonując nieoczekiwane ruchy, możesz zachwiać jego przewidywaniami i zmusić go, by poczuł się bezbronny. W ten sposób ze zwykłego widza stajesz się graczem, w którym twoje działania są decydujące. Przechytrzenie przeciwnika to także sposób na udowodnienie swojej siły i umiejętności. Pokazuje, że jesteś mądry, a nie głupi i że jesteś graczem, a nie pionkiem. Ta strategia wymaga nie tylko siły fizycznej, ale także opanowania intelektualnego i inteligencji. Siódma strategia neutralizacji wroga polega na wykorzystaniu inteligencji do manipulowania nim i osiągnięcia pożądanych rezultatów. Strategia ta nie tylko rozwiązuje zewnętrzny konflikt, ale także demonstruje wewnętrzną siłę i umiejętności. Eight. Najgłębszym sposobem na zneutralizowanie wrogości jest podejście do niej z miłością. Ósma i ostatnia strategia polega na wykorzystaniu transformującej mocy miłości. Wiąże się to z okazywaniem życzliwości, współczucia i życzliwości wobec wroga i jest podejściem, które wykracza poza tradycyjną wrogość. Używając miłości, możesz zmienić perspektywę wroga, poprowadzić go w kierunku zrozumienia i ostatecznie osiągnąć pokojowe rozwiązanie. Transformująca moc miłości ma potencjał, by przekształcić wrogość w zrozumienie. Obejmuje to leczenie ran, wybaczanie, a nawet prowadzenie ścieżki wyzwolenia. Miłość nie tylko wpływa na świat zewnętrzny, ale także prowadzi do procesu wewnętrznej transformacji. Poświęcając się miłości, można odnaleźć wewnętrzny spokój i oświecenie. Przyjmowanie wrogów z miłością tworzy środowisko DLA uzdrowienia i współpracy w relacjach. Wybierając miłość zamiast wrogości, możesz budować sojusze, rozwijać partnerstwa i potwierdzać koncepcję człowieczeństwa i piękna. Miłość nie tylko zmienia świat zewnętrzny, ale także wyzwala wewnętrzną transformację. Podejście z miłością wznosi cię na wyższy poziom świadomości i odwagi moralnej. Wiąże się to z wyjściem poza cykl nienawiści i naśladowaniem wyższych standardów zachowania. Wyraża również twoje człowieczeństwo i boskość, dzięki czemu wybierając miłość zamiast wrogości, możesz ujawnić swoje prawdziwe ja. Podsumowując, najgłębszym sposobem na zneutralizowanie wrogości jest podejście do niej z miłością. Miłość nie tylko zmienia świat zewnętrzny, ale także wyzwala wewnętrzną transformację. Filozofia stoicka obejmuje to transformacyjne podejście i oferuje głęboką mapę drogową do pokonania wewnętrznych wrogów. Przyjmując to podejście, możesz wzbogacić zarówno siebie, jak i otaczających cię ludzi, a także posunąć się naprzód w dążeniu do oświeconej egzystencji.